Cześć, siemano. Zapraszam na unboxing, no i taką krótką prezentację najnowszej karty graficznej od AMD, czyli Radeona 9070 XT. Tym razem w wydaniu Gigabyte'a. Gigabyte Aorus Elite. Czyli w zasadzie to jedna z teoretycznie bardziej wypasionych i najdroższych zatem wersji tej karty graficznej. Na premierę była ona za jakieś 3899 zł, czyli potężnie powyżej MSRP, którą zapowiadało AMD, no bo zapowiedzieli, że będzie to $599, 600 dolków na nasze przy obecnym kursie 2400, no doliczając podatki powiedzmy około 3000 zł. No natomiast oczywiście to nie jest wersja MSRP, tylko taka jedna z najbardziej dopasionych, w związku z czym też cena była wyższa, ale nie oszukujmy się, na pewno nie dostaliśmy praktycznie żadnych kart w cenie MSRP, co pewnie nie jednego rozczarowało, łącznie ze mną. No natomiast gdzieś tam podałem opakowanie, tragedia. No natomiast tak mówię, jest to tak jakby jedna z najbardziej dopasionych bez tej karty graficznej. Odłożymy sobie to. Dobra, dostajemy ładne, czarne opakowanie Aorusa. A w nim dostajemy kopertę, cokolwiek w niej jest, a jest w niej karta gwarancyjna i instrukcje obsługi. Co myślę dość istotne, to ta karta, czyli wersja Gigabyte'a, ma rozszerzoną gwarancję do 4 lat od producenta po zarejestrowaniu na stronę, więc to na pewno będę musiał zrobić. Myślę, że warto, no teoretycznie nie powinno ich nic stać, no ale jeśli można mieć 4 lata zamiast 2, no to myślę, że warto skorzystać. W zestawie dostajemy, z tego co widzę, taką dość rozbudowaną podpórkę. Mam nadzieję, że to na kamerze widać elementy tej podpórki. Takie dość długa ta szyna, jeśli mam być szczery. Nie mam na razie pomysłu, jak to będzie się tutaj montować. Natomiast do tego sobie jeszcze pewnie przejdziemy. O, tu jest... To wygląda mi jak stopa od tej podpórki. Pewnie do tego dojdziemy. A tutaj... Okej, tu są jakieś śrubki do tego, więc zapewne tymi śrubkami trzeba to będzie wszystko poskręcać. No i do tego jeszcze dostajemy taką ładną naklejeczkę na taśmie 3M, żeby sobie nakleić na PC-ta i zaznaczyć, że nasz PC jest Aorus Approved, czy jakkolwiek to nazwać. No i oczywiście najważniejsze. Czyli sama karta graficzna, oczywiście w folii antystatycznej, oklejona, żeby nie było, że rozpakowywałem wcześniej, jest oklejona, folia jest oklejona taśmą. Może nie będę rwał, skorzystam z nożyka. Myślę, że będzie to lepsze rozwiązanie niż chamskie przerywanie tej folii. Może się jeszcze kiedyś czegoś przyda. Choćby do zapakowania mojej starej karty graficznej. Potężne bydle. Jak mam być szczery, no to robi wrażenie. Jest ciężka, natomiast szczerze, to przy płycie głównej wcale aż tak ciężka nie jest. Przy Taichi, który mam, Taichi Lite, ta płyta główna jest dosyć ciężką płytą główną.
to sobie w innym filmie możecie też unboxing tej płyty głównej zobaczyć. I obstawiałem, że tamta płyta waży około 2 kg. Natomiast ta karta graficzna, gdzieś widziałem chyba, że te karty ważą około 1,5 kg, coś koło tego. No to myślę, że tak z płytą główną trafiłem z wagą. Jest potężna, to jest wersja 34 cm, jak się nie mylę. Więc jest duża, aczkolwiek mogę się mylić, mam gdzieś linijkę. Skorzystajmy, jak już jest. 30 centów, no mniej więcej, ta linijka ma 30 centów, więc około te 34 cm karta graficzna będzie miała. Z przodu trzy duże, już matematyka siada, trzy duże wentylatory Aorusa. Z podświetleniem, tutaj w środku są takie ringi LED-owe, które podświetlają te wentylatory. Ten efekt na pewno gdzieś sobie możecie na necie zobaczyć, ewentualnie może postaram się go wrzucić Wam w przebitkach, jak to będzie wyglądać. Oprócz tego trzy gniazda 8-pinowe, no bo jest całkiem prądożerna ta karta. Według specyfikacji to chyba power limit jest na 340 W. Złącze powerpinowe zgodnie z homologacją, z tego co kojarzę, ma chyba 150 W maksymalnego obciążenia. Tu mamy 3, czyli do 450 z takim zapasem, no ale może przynajmniej nie będą płonąć jak w NVIDII te 12V 6x2, więc myślę, że to nawet lepsze rozwiązanie. No i z tego mamy bardzo ładny backplate Aorusa. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale backplate jest bardzo taki minimalistyczny, bym powiedział, acz ładny. Mi się osobiście podoba. Jeśli chodzi o kartę, no to zakładam, jest to jeden z wydajniejszych modeli, z tego co widzę. Przepraszam. Z tego co widzę, wyposażona jest w Dual BIOS. Tutaj mamy przełącznik między trybem Silent a Performance. No i co? 16 GB pamięci VRAM, ale jeśli chodzi o jakieś technikalia, myślę, że nie ma sensu tutaj Was zanudzać. Jest dużo kanałów, które te karty testują. Tam opierają się właśnie o specyfikacje techniczne. Ja raczej tutaj, jeśli chodzi o testy tego typu, nie mam możliwości, żeby zrobić test porównawczy i nie mam też, nie czuję się na tyle, że tak powiem, kompetentny, żeby takie testy prowadzić. Może kiedyś w przyszłości zobaczymy. Na razie chciałbym się skupić raczej na właśnie takiej merytorycznej, nie, ale subiektywnej ocenie tych sprzętów. Wykonanie całkiem przyzwoite. No szkoda, że to jest raczej plastik, no bo gdyby to było jakieś aluminium, to myślę, że byłoby to dużo przyjemniejsze w odbiorze. Wiem, że Nitro od Sapphire'a ma tutaj właśnie taką aluminiową obudowę. I zresztą zerwijmy sobie tą folię i wtedy będziemy już wiedzieć wszystko na temat tego. No, to jest plastik, niestety. Niestety jest to plastik, więc troszeczkę na tym ta karta teraz od góry. Plastik. Więc szkoda. To plastik. Kurczę, powiem Wam, że jak za tą kasę, no backplate jest metalowy, wiadomo. Ale jak za tą kasę, wydaje mi się, że no mogłoby to być jednak aluminiowe, no bo tak jak mówiłem, Aorus Elix to jedna z najdroższych wersji tych kart graficznych. Droższy był chyba tylko Asus o 100. Natomiast czy lepszy? No nie wiem. Jakoś kiedyś traktowałem Asusa jako taki top topów, natomiast trochę w moich oczach przez te lata stracili. Co tu mamy? Mamy dwa DisplayPorty, dwa HDMI, raczej standard w tych kartach graficznych, potężny radiator, naprawdę radiator jest potężny, bo jak się przyjrzymy, to karta graficzna kończy się tutaj, w tym miejscu. Jest jej
tyle. Ten ostatni wiatrak zasadniczo to już tylko dmucha tak naprawdę na przestrzał. Tutaj są, jak widać, otwory wentylacyjne, więc dmucha nam po prostu na przestrzał w radiator, tak żeby po prostu odprowadzić jak najwięcej powietrza. 3, 5, 6, 7, 8 heat pipe'ów z tego co widzę wychodzi z nad płytki, z nad rdzenia, nad pamięci, więc chłodzenie powinno być całkiem niezłe. Z tego co widziałem ogólnie te karty w testach, to te karty raczej nie są zbyt gorące. Niezależnie od edycji te temperatury są całkiem przyzwoite, więc o to bym się nie obawiał. Ja planuję ją troszeczkę podkręcić. Nigdzie nie widziałem testów, jeśli chodzi właśnie o tą konkretną kartę, jak ona się sprawdza, jeśli chodzi o wydajność bazową i jak wypada jej podkręcanie. Raczej wszyscy się na Reddividu skupiają, co ciekawe, więc ja sobie chętnie to zweryfikuję. Wydaje mi się, że powinno być nieźle. No to chłodzenie Arusa raczej ma dobre opinie. Zobaczymy w praktyce. 340 W power limitu, sporo, w 3100 MHz taktowania w buście, bazowo, że tak powiem, przynajmniej. Zobaczymy. Fajnie, gdyby się dało te 3300 wyciągnąć. Widziałem, że na Reddividu 3300 wykręcają, więc dlaczego by nie na gigabajcie? Jeśli się okaże, że będzie słabo, to będę bardzo rozczarowany, no bo Reddevil mimo wszystko był tańszy, o dziwo. Byłem przekonany, że Reddevil będzie jedną z najdroższych wersji, a wcale tak nie było. Dobrze, tak naprawdę na dzisiaj to tyle. Więcej sobie porozmawiamy już, jak sobie to, tak jak mówiłem, przy okazji płyty głównej poskładam w całość. Wtedy sobie jakieś testy odpalimy. Będę mógł powiedzieć coś więcej. No, tak jak wspominałem, dzisiaj chciałem pokazać tylko unboxing, pokazać jak ta karta wygląda na żywo, jak to się prezentuje, jak jest wykonana. Szczerze powiedziawszy, tak jak wspomniałem, no jest kawał karty, 3 złącza zasilania, potężny radiator, niby wszystko spoko, ładny backplate, ale ten plastik tutaj, no za tą cenę, szczerze powiedziawszy, dla mnie trochę rozczarowujące. Aczkolwiek, czy ja wiem, czy byłby tutaj potrzebny to aluminium? No ten plastik, no jest ładny, no widać, że to nie jest jakiś najtańszy byle jaki plastik, jakiś totalny badziew. No natomiast myślę, że po prostu aluminium sprawiałoby lepsze wrażenie to wszystko, tak naprawdę. No, innego zastrzeżenia co do tego plastiku nie mam, tylko to, że po prostu aluminium stworzyłoby lepsze wrażenie. Karta potężna, duża, zobaczymy w testach. Podobno zdarza się, że po podkręceniu te karty są w stanie konkurować z 5080 od NVIDII. Jeśli tak, to szapoba AMD, daliście radę, no bo 5080 to jest karta twardo droższa. Także zobaczymy. Także mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Oczywiście ten format pewnie będzie się w trakcie zmieniał. Są to początki. Ja się jeszcze uczę. Mam nadzieję, że będę się w tej kwestii też rozwijał. Także zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.